telewizji Fight Time, Kuba Małchiński, witam Państwa. Zapraszam na rozmowę ze wspaniałą sportsmenką, utytułowaną i wszechstronną zawodniczką, piękną kobietą oraz wielką mistrzynią. Ogromny zaszczyt przed Państwem Ewa Brodnicka. Witam Cię, Ewo. Dziękuję za te miłe słowa i wstęp. Witam serdecznie. Wstęp jak najbardziej zasłużony. Ewa, jesteś wszechstronną zawodniczką, odnosiłaś rozległe sukcesy nie tylko w boksie, ale również w kickboxingu i taekwondo. Powiedz nam, czy nie było chwil zwątpienia? Te hektolitry potu wylane na treningach, zmęczenie, chwile zawahania. Nie miałaś momentu, w którym powiedziałaś koniec, kończę, odchodzę? Jasne, że miałam. Miałam takie momenty, szczególnie na samym początku, jak się przychodzi na salę treningową i są już zawodnicy o wyższym poziomie, musisz z nimi toczyć, czy musisz, no taki jest trening, tak? Jeżeli chcesz trenować, toczysz z nimi sparingi, to są takie walki zadaniowe na treningach, no i niejednokrotnie wychodzi się wtedy trochę obitym, z podbitym okiem, przegranym, natomiast trzeba sobie wrócić do domu i wytłumaczyć w lustrze, że teraz zaczynam, to jest tylko początek, a potem będzie tylko lepiej. I na pewno miałam takie na samym początku zwątpienia. Później były różne koleje losu, na trochę zaprzestałam boksu i właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z kickboxingiem. Czy mam ci opowiedzieć, jak to się zaczęło? Bo to w sumie tak całkiem przypadkiem. Mieszkałam w akademiku z koleżanką na Akademii Wychowania Fizycznego i ona wtedy jechała na zawody Tang Sudo. I stwierdziłyśmy, że pojedziemy razem. I te zawody udało mi się wygrać. Tam zauważył mnie trener, który zaprosił mnie na obóz sportowy. I tak się zaczęła moja przygoda z kickboxingiem. Także całkowity przypadek. Czyli to potwierdza regułę, że masz talent do sportu walki po prostu. Na pewno z serca, dziękuję. A ostatnio osiągnęłaś ogromny sukces. Zdobyłaś pas WBF International. Intercontinental. Na ten sukces pracowałaś bardzo długo. Tak, pracowałam ponad 8 lat na ten sukces i to jest takie zwieńczenie tego, co chciałam osiągnąć, bo na początku trenowałam boks amatorski i tak naprawdę od początku to był jakby celem było stoczenie walk zawodowych, tak przejście na zawodostwo i rok temu przeszłam na zawodowy ring i w trzeciej walce, już w trzeciej, co no nie zdarza się często, miałam możliwość walki o mistrzostwo interkontynentalne Federacji WBF, za co muszę podziękować mojemu sponsorowi, Bilo Poland i Mariuszowi Grybowskiemu, w którego jestem w grupie, czyli Tymex Boxing Promotion. Także to dzięki nim jestem w tym momencie mistrzynią. Jak to jest być mistrzynią? Całkiem fajnie. Znaczy, nic się jakby nie zmienia w życiu. Ja wiedziałam kiedyś, tam z tyłu głowy miałam, że chciałabym to mistrzostwo osiągnąć, ale na pewno są to pozytywne emocje. Tylko tyle. Sędziowie po walce z Petkową nie mieli wątpliwości. 2 razy 98-92 i 99-91. Zdominowałaś rywalkę, nie dałaś jej żadnych szans. Dwie rundy wiem, że nie były na moją korzyść, natomiast 8 rund jak najbardziej ja dominowałam. Tylko jakby ja po tej walce nawet już widziałam, jakie błędy popełniłam, co mam do poprawy. Także myślę, że teraz zawalczyłabym zupełnie inaczej i nie mogę się doczekać mojej kolejnej walki, która będzie już we wrześniu. To będzie pewnie jakaś 6-rundowa walka, 8-rundowa i jeszcze w tym roku obrona mistrzowskiego pasa. Także trenujemy z moim trenerem Krzysztofem Drzazgowskim. Wielkie ukłony dla Krzysia, który poświęca mi naprawdę dużo czasu i ma ogromną wiedzę na temat treningu. Także jesteśmy gotowi w tym roku jeszcze na obronę pasa i kto wie, być może jakieś kolejne pasy, ale tego już nie powiem, to tajemnica. Osiągnęłaś wielki sukces, na pewno świętowałaś go hucznie. Jak długo trwało świętowanie? Właśnie byś się zdziwił, bo ja się już wyszalałam jakby też na studiach i miałam taki etap w życiu, że no, chodziłam sobie na imprezy, no każdy jakby tak, student. Natomiast teraz jakby bardziej to robię wszystko z głową i to nie jest tak, że nie wiem, nie pójdę na imprezę, bo nie wiem, jakoś mam wątpliwości. Jakby trenuję i to jest w tym momencie moim celem, tak? Nie, to nie są dla mnie wyrzeczenia, tak, że nie pójdę gdzieś z znajomymi. Także była impreza po walce, jedna i to wszystko. I potem trochę odpoczynku, jazda na rowerze, spędzanie czasu właśnie z przyjaciółką i z chłopakiem, z pieskiem, z rodziną i później powrót na salę treningową. Powiedz nam, Ewa, bo kilka tygodni przed walką zmieniła ci się rywalka. Tak, zmieniłam się rywalka. Jak tak. Wpłynęło to na tok twoich przygotowań?
Wiesz, trochę wpłynęło, może nie na sam cykl treningowy, natomiast na przygotowanie taktyczne, bo byliśmy przygotowani na wcześniejszą przeciwniczkę, z którą być może jeszcze zawalczę w tym roku. No i zmiana zawodniczki była jeszcze na tyle niekorzystna, że nie było żadnych materiałów z walk tej zawodniczki, czyli nie mogliśmy znaleźć nic na YouTubie, gdziekolwiek. Tak prosiliśmy jej menadżera o przesłanie jakiegoś nagrania i jakby no, nie mogliśmy zobaczyć, z kim będę walczyć. Czy to był dodatkowy stres? Ja myślę, że nie, bo mój trener był pewny, że ja naprawdę przepracowałam ciężko ten okres przygotowawczy i pierwsza runda była rozpoznawcza, stwierdził, że żebym jakby luźno zaboksowała, wybadała przeciwniczka i byłam spokojna. Także tylko taka zmiana była na inną przeciwniczkę. Zdobyłaś pas. Pozwolę sobie tutaj zacytować twoją wypowiedź z jednego z wywiadów. Nie spocznę, póki tego nie osiągnę. Osiągnęłaś co to i co teraz? Teraz kolejne cele. Kolejnym celem będzie obrona tego pasa na pewno. Będą też, wiesz, są i różne inne federacje, tak? Także jest jeszcze wiele możliwości. I to nie jest tak, że ja zdobyłam ten pas i teraz sobie siedzę i patrzę na niego w domu. Oczywiście patrzę na niego w domu z uśmiechem i wycieram. Natomiast to nie jest jakby koniec drogi. To jest dopiero mój początek. To jest wielka szansa, wielka przygoda, bo 11 lat temu Iwona Guzowska miała walkę wieczoru i teraz właśnie ja. I naprawdę jestem za to tylko wdzięczna, że tak wyszło. Udało mi się dowiedzieć, że wyzwanie rzuciła ci Ewa Piątkowska. Możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? Tak, ja się też dopiero dzisiaj o tym dowiedziałam. Wiesz co, jakby dla mnie ze sportowego punktu wymiar sportowy, ta walka nie miałaby wymiaru sportowego, dlatego że ja w tym momencie jestem na 18 miejscu na świecie, a Ewa na 48. Więc mnie ta walka nie dawałaby nic jakby w rankingu i myślę, że na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe, ale kto wie, być może w przyszłości jak najbardziej. Z Ewą się znamy, razem trenowałyśmy w kadrze, byłyśmy boksu amatorskiego i razem zaczynałyśmy, również debiutowałyśmy na ringach zawodowych. Także w tym momencie ja myślę, że takiej możliwości nie będzie. Jeżeli Ewa nie, w rankingu się podniesie, tak, to czemu nie? W przyszłości jak najbardziej. Powiedz nam kilka słów o swoim sponsorze. A co byś chciał wiedzieć? Jak zaczęła się wasza współpraca? Bo z tego, co wiem, wyrażasz się bardzo pochlebnie i jesteś uczuciowo nawet związana ze swoimi sponsorami, emocjonalnie. Tak, emocjonalnie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że mi było bardzo ciężko pozyskać sponsora i myślę, że to może potwierdzić każda zawodniczka tak naprawdę w boksie zawodowym. Jest nam ciężko. Musimy się same jakby tam bardzo starać o tych sponsorów, tak? I przebijać i udowadniać, że umiemy boksować, że warto w nas zainwestować, a mało osób chce zainwestować w boks kobiecy zawodowy. Dlatego kiedy dowiedziałam się, że firma Billo Poland, Marko Biniemi-Obrioski chce mnie sponsorować, no to było takie wow, naprawdę super, udało się. Poza tym firma Billo Poland i Marko już wcześniej sponsorował mojego kolegę Maćka Sulenckiego z klubu. Tak się tam poznaliśmy. No i Marko stwierdził, że czemu nie, jeżeli sponsoruje mężczyznę, to też będzie sponsorował kobietę. Wiem, że też Simone Galassi sponsoruje Włoszkę, która też jest w tym momencie obroniła Mistrzostwo Europy, pas Mistrzyni Europy. Także Marko jest byłym bokserem i chyba też dlatego tak się w to angażuje, tak? I tak pomaga. Tak pomaga nam, zawodnikom, Maćkowi i mi. Chciałbym porozmawiać o polskim kobiecym boksie. Jaka jest kondycja tej dyscypliny sportu? Raczkuję jeszcze, mogę tak powiedzieć. Kiedy zaczynałam rok temu boks zawodowy, to tak naprawdę nikt mi nie chciał dać szansy wystąpienia na gali. I tylko właśnie Mariusz Grabowski dał mi taką szansę. Ja wiem, że na początku musiałam też dużo inwestować z własnych pieniędzy. I tak naprawdę, jeżeli dziewczyny, które chciałyby przejść z boksu amatorskiego, nie mają takiej możliwości, nie mają pieniędzy, żeby wystartować, promotorzy nie dadzą im miejsca, to nie mają szansy. Także ja jeszcze myślałam wcześniej, w tamtym roku, żeby wyjechać do Niemiec, gdzie ten boks zawodowy naprawdę kobiet jest bardziej rozpowszechniony i jakby to jest takie naturalne, tak, jest bardziej popularne.
Natomiast dzięki właśnie firmie BioPoland zostałam w Polsce. No i bardzo dobrze. Zapytam cię wprost. Czy warto w Polsce trenować boks? Jest to opłacalne? Czy jest opłacalne? Nie. Nie jest opłacalne. Jeżeli chodzi o pieniądze, nie. Jakby ja to robię z pasji. Z pasji tak naprawdę sportowej i ogromne jakby serce w to wkładam, ale nie ma z tego takich profitów. W tym momencie mogę tylko trenować i rzeczywiście już nie pracuję, bo wcześniej pracowałam w korporacji, w biurze, a teraz mogę tylko skupić się na treningach, tak? I to jest bardzo ważne i dzięki temu mogę też jakby podnosić swoje umiejętności i skupić się tylko na treningu. Nie jestem też tak bardzo zmęczona pracą, tak? Tylko w tym momencie boks jest moją pracą i tutaj mam ogromne szczęście. Co poradziłabyś dziewczynom, które myślą o treningach bokserskich? Jakie cechy muszą posiadać, aby móc zająć się tą dyscypliną sportu? Wytrwałość, upór. Jakie jeszcze cechy? Muszą być dzielne na pewno. Ja myślę, że nie trzeba mieć jakiegoś pierwiastka męskiego, tylko po prostu trzeba być wytrwałym w dążeniu do celu. No jeżeli mają niespożytą energię, to muszą być energiczne dziewczyny, które być może próbowały innych dyscyplin sportu, natomiast to nie było to. Także bardzo z energią kobiety, tak. I to tak, tylko tyle. Ewa Brodnicka. I dużo pracy, pracowita. Ewa Brodnicka taka była, czy taka się stała? Nie, byłam pełna energii, to na pewno. Gdzieś tam miałam jakąś niespożytą energię. Rodzice wofiści, więc od małego gdzieś tam sport istniał w moim domu. Chyba najbardziej tata zaszczepił mi sport we mnie. No gdzieś tam szukałam jakichś wrażeń, tak? Jak to młoda osoba. Ja boks to tak trochę jakby utemperował mnie, trochę nauczył pokory i tą energię już potrafię spożytkować na treningu. Jestem tak naprawdę poza ringiem bardzo spokojną osobą, naprawdę. Czy można? Ostoją spokojnie. Jest to widoczne, jest to widoczne. Nie, nie denerwuję się, naprawdę, jestem opanowana. Tak. Czy można powiedzieć, że w pewnym sensie boks uczy życia, bo tak jak zauważasz, przyszłaś na trening, zaczęłaś trenować, założyłaś sobie jakiś cel, do którego dążyłaś i osiągnęłaś ten cel. Dokładnie, boks uczy ciężkiej pracy, uczy tego, żeby nie iść na skróty. Jak pójdziesz na skróty, no to niestety to się nie opłaca, tak, w boksie. Uczy tak naprawdę nie tylko kształtuje ciało, ale też kształtuje umysł. To jest piękna dyscyplina sportu. Jak ktoś już zacznie, to naprawdę ciężko skończyć i jak kiedyś skończę karierę, to myślę, że zawsze gdzieś boks będzie chociażby rekreacyjnie się pojawiał. Wspomniałaś tutaj o osobie Maćka Sulęckiego. Czasami sparujesz z nim. Jak to jest walczyć z facetem? Duże słowo, sparuję. Wiesz, to są takie treningi zadaniowe, tak? Maciek jest ode mnie dużo cięższy, szybszy, no w ogóle mężczyzna, tak? Więc on mnie dość mocno oszczędza. Jest dżentelmenem, czasami robi ze mną takie treningi z makaronem. Pamiętam, to uczył mnie chodzenia na nogach. Także pozdrawiam cię, Maćku, i życzę sukcesów. Czyli Maciek jest dla ciebie ogromnym wsparciem. Tak, jest wsparciem, jest też wzorem, wiesz, bo ja uważam, że to jest wspaniały pięściarz i z dużym talentem i jeszcze ma naprawdę dużo do pokazania. Jestem ciekaw, jak to jest rozłożyć rywalkę na łopatki w 45 sekund. Mam tutaj na myśli walkę z Wotawową. Tak. Możemy surować. Duża przyjemność, oczywiście zawodniczka. To była tak naprawdę od początku mojej kariery zawodowej. Moja pierwsza walka była z zawodniczką o wyższym poziomie. Natomiast Pawła była taką zawodniczką, no nie oszukujmy się, o trochę gorszym poziomie i ja wiedziałam, że tak zakładałam, okej, wiedziałam, że tą walkę skończę przed czasem, takie było założenie. Duża przyjemność. Tyle, natomiast największa była po zdobyciu pasa, bo wtedy wiedziałam, że przeciwniczka stawi mi czoła i że to jest przeciwniczka na wysokim poziomie. Jesteś bokserką, ale w swoim życiu pojawił się kickboxing, ale też i taekwondo. W 2011 roku zdobyłaś międzynarodowy tytuł mistrzyni Polski. Skąd to taekwondo się wzięło i dlaczego? No to się właśnie wzięło od trenera Artura Cholewy ze Szczecina, który stwierdził,
że się do tego nadaje i zabrał mnie na te zawody. Najpierw zabrał mnie na obóz kickboxingu, a później zabrał mnie właśnie na zawody taekwondo i tam wywalczyłam pierwsze miejsce. Nie ma w tym jakby żadnej dalszej przygody, bo później już wróciłam, później trenowałam w Warszawie i udało się dwukrotnie właśnie wyjechać na Mistrzostwa Świata i wrócić z srebrem i z brązem. Zaskoczysz nas czymś jeszcze? No jasne, że tak, ale nie mogę ujawnić czym, bo wtedy nie byłoby to zaskoczenie. A masz jakieś plany co do innej dyscypliny, sportów walki? Kto wie, gdyby się kiedyś pojawiła jakaś propozycja, czemu nie? Jestem otwarta na propozycje, nie zamykam się jakoś szablonowo, natomiast w tym momencie na pewno skupiam się tylko na boksie, a w przyszłości kto wie. Jeszcze myślę, że kilka lat mi zostało kariery. Aby tylko kontuzji nie było, zdrowie i myślę, że jest to możliwe. Za rok Ewa Brudnicka będzie? Szczęśliwa, tak jak dzisiaj. I nadal ma taką nadzieję, że w posiadaniu już nie jednego, a większej ilości pasów. Bardzo dziękuję firmie Bilo Poland, Markowi Niemiobrowskim, który mnie wspiera od początku roku, jak również Mariuszowi Grabowskiemu, grupa Tymex Boxing Promotion. Dziękuję za wsparcie również i za mocne treningi mojemu trenerowi Krzysztofowi Drzazgowskiemu. To wszystko, dziękuję. Tego, Ewo, z całego serca Ci życzę i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Proszę Państwa, ogromny zaszczyt. Ewa Brodnicka była moim Państwa gościem. Dziękuję.